Grzebaj, grzebaj. Bąbel. Pozdrów panią. Bąbel. No pozdrów panią. Halo. Dziku, dziku. Nie skacz, nie skacz. Ja ciebie też. Mendo jedna. Siema wariaty, nie wiem czy mnie będzie słychać, bo troszkę tu pizga, ale ostatnio na niemieckich mapach znalazłem górę piwniczną, Kellersberg. Oto ona. I zastanawiałem się, dlaczego ona się nazywa piwniczna. Otóż, ale to za chwilę. Ała! Mendo jedna! Krzywdę mi zrobisz! Jestem na urwisku skalnym. Zaraz obok tej góry. A wdrapać się tutaj to była masakra. Chyba z 5 minut 4 metry. Non stop się ślizgałem. Pozdrawiam swoją żonę Milenę. Na dole widzimy... Co widzimy? W sumie widzimy Wojcieszów. Chyba najdłuższą wioskę. Przepraszam, prawa miejskie dostałem. Nie wiem czy wy wiecie, czy ktoś wie, bo to jest mało znany temat. Bąbel, nie skacz mi na plecy. Ale w tej górze zapomniałem nazwę. I w tej górze jest największe zagęszczenie jaskiń krasowych na Dolnym Śląsku. Ja sam naliczyłem 22 sztuki. Więcej o tym mogą się wypowiedzieć speleolodzy i przypuszczam, że na internecie też jest sporo informacji na ten temat. Ale wracając do tematu. Góry Piwniczna. Po obejrzeniu sobie dokładnie cieniowania na geoportalu, lidarowych map, tu w dole, na linii drzew, są niemieckie umocnienia drugowojenne. Okopy, ziemianka, bodajże ziemianka jedna. I zastanawiałem się, w sumie zejdziemy na dół. Zastanawiałem się, czemu Niemcy nazwali tę górę piwniczną. A no niestety muszę zjechać po tym mchu. O! Prawie, żem poleciał. Ej, nie skacz, będę jedna. Zastanawiałem się, czemu piwniczna. No i doszłem do wniosku, że muszą tu być jakieś piwnice. Nie skacz na mnie do kurwy nędzy. Bije ci? Idź na dół. Sorry za przekleństwo, ale ta menda dzisiaj ma ADHD. Zdurniałeś? Udzielaj mi stąd. Zaraz obok tej góry na mapach niemieckich jest napisana, w sumie skałki są i są na wszystkich mapach podpisane jako Kellerstein. Kellerstein to jest piwnica w skale, wykuta piwnica w wolnym tłumaczeniu. I w sumie ta nazwa pojawia się już na mapach XVIII-wiecznych. Także przyszedłem zweryfikować, czy faktycznie jest jakaś piwnica i czy w trakcie wojny, działań drugowojennych i budowania umocnień na tym terenie, czy mogła zostać wykorzystana przez Wehrmacht, ewentualnie przez SS. Nie sprawdziłem, co tu stacjonowało. Chodź tutaj. I prawdopodobnie jest piwnica. Na wszelki wypadek wziąłem latarkę. Wszędzie samosiejki, także ciężko się tu dostać.
Lita skała. Bo w sumie po co budować ziemianki przy okopach, jak można wykorzystać piwnicę XVIII-wieczną. Przypuszczam, że ta piwnica była wykorzystywana przez ludność na przechowywanie żywności. Ewentualnie przez którego z tych hrabiów ichniejszych. Bo z tego co się orientuję, w samym Wojciechowie stoją cztery pałace. Nie pamiętam nazwisk tych oszołomów, co tam mieszkali, ale jest prawdopodobieństwo, że wykorzystywali tę piwniczkę. Tym bardziej, że niedaleko stąd jest leśniczówka. Jest, była leśniczówka niemiecka. I praktycznie od zawsze ona tam była. Widzę jakąś wnękę na górce, a podejdę, zobaczę, co tam, panie, w dziurze słychać. Być może nic nieznacząca, ale jak nie wlezę, to się nie przekonam. Ten to zawsze musi być pierwszy. Co za gangrena. Idź, gangreno. Patrzcie na to, jak drzewo kamień zabrało. Rzeźnia. Nie wiem, jak jest z głosem i ze stabilizacją obrazu, bo używam nowego sprzętu. Od DJI. Ojejku. Zestaw Pocket i mikrofon. Nie. Odboi. Boja albo nie boja. Żadna reklama, nie znam sprzętu. Dowiem się w domu. Sami zobaczycie. Poprzednie filmiki były nagrywane. W sumie na Nikonie. Część na Nikonie, część na iPhone'ie. Bo oczywiście... Uważaj! No nie skacz na mnie, durny jesteś? Poszła precz. No nie chciałbym tam popić na górze. Mógłbym się szybko znaleźć na dole. Idę i nic nie widzę. Chociaż jak znam życie, ta piwniczka już pewnie dawno była splądrowana. Bo w tym kraju nic się w całości nie uchowa. A tym bardziej żelastwo, nie żelastwo. A w takim terenie, nawet gdyby było przyspawane i przykręcone, to i tak ukradną. Bąbel, chodź tutaj! Chodź, ja idę! Chodź do mnie, chodź! Chodź, bo ja idę, chodź! Tia. Kiedyś tu był gęsty las i dość wysoki. Muszę uważać, co nagrywam, bo ostatnio nagrywałem sobie liście. Bąbel, chodź! Idzie menda. Doprowadza mnie do szału czasami. Chodź, dziadu! Już chyba widzę drogę. Aha! Widzicie to? Nie widzicie. To zaraz zobaczycie. Chodź tutaj, mendo! Tak, tu była dojazdówka. Do piwnicy. O, jaka fajna. Aha. Oczywiście chłopaki z wykrywaczami już tu latali. Oczywiście nie ma nic przeciwko, no ale burdel po sobie powinniście sprzątać.
Co my tu mamy? Jakaś polichromia. To jest... Tak, to jest cynk. Cynk. Ktoś się wkurzył. Kopał i gówno wykopał. No i takie życie. Raz na 100 się trafi coś fajnego. Przeważnie to się człowiek nakopie złomu. Piękna. Patrzcie na to. Wejście do Hogwardu. Przypadkowo latarkę wziąłem. Bąbel. Wcześniej może tu istniała jaskinia, ale widzę, że zaadoptowali ją. Chociaż... Kuta z dłuta. Oczywiście, czego ja się mogłem spodziewać. Jak nie totalnej demolki. Kraty oczywiście wyprute. Ale robota piękna. Zobaczcie, jak dopasowane kamienie. Nawet tutaj. Byłem pewny, że to naturalne, ale widzę, że tu musiała być grota i ją zaadoptowano. Dlatego, że te kamienie to jest skała, ale te kamienie już są powstawiane. To jest wszędzie zaprawa między nimi. I zrobiona piękna brama z piaskowca. Tu jest to samo. Wszystkie kamienie są powstawiane. Także była tu grota. Nie bąbel, gruta była. Gruta jak gruta, drzwi były. Były drzwi. Komuś się przydały. Troszkę ciemnawo. Ale jazda jest nieziemska. Pokażę wam, o co chodzi. No a jak? Już debile szukali. Myśleli, że nie wiadomo, co znajdą. Piękna robota. I to się trzeba nadłubać i naszlifować, żeby coś takiego zrobić. Grota zarzucona kamieniem z drugiej strony. Jak mniemam. Tylko po jaką cholerę te ściany rozkuwali? Ja przypuszczam, że ta grota jest dużo głębsza. Tylko Niemcy postanowili ją zarzucić skałą. Ale zauważcie jedną rzecz. Tak, zarzucona skałą jest. Zauważcie jedną rzecz. Jak wyizolowano pomieszczenie od skały.
przypuszczalnie działało to na zasadzie termosu. Nawrzucano lodu, nawkładano mięcha i szczelnie zamknięto. Ciekawe, do którego miesiąca to wytrzymywało, bo tak na dobrą sprawę nigdy się tym nie interesowałem. Ale piwniczka konkretna. Oho. Nawet został. Nie. O, tu będzie widać. Nazwa producenta. O. Villeroy and Bosch. Meflach Merzik. Meflach Merzik. Villeroy and Bosch. Przypuszczalnie producent tej glazury, która była użyta do wyłożenia podłogi. Straszna demolka. To zniszczyli nasi. A, SOS jest mi niepotrzebny. To zniszczyli nasi, nigdy inny. Gangreny jedne. Was szlak trafił jasny. Gruzowisko okrutne. A w sumie mogła być fajna atrakcja turystyczna. To po co? Na co? Można rozpieprzyć, nie? Aha. Mięsa to tu dawno nie było. Pies by wyczuł. Idę jeszcze zerknę na te umocnienia. Cóż to z nich zostało? O proszę. Odkryj Wojcieszów, panie. Z jakiegoś przewodnika albo kalendarza, tak? Nie wiem, nie jestem w stanie zidentyfikować, co to było. Szkoda, że jest w takim stanie. Ale kretynów nie sieją. Kretyni się sami rodzą i z wiekiem dopiero dojrzewają. Bubel! Chodź tu do pana, chodź. Jeszcze zerknę na umocnienia. Jakiś słup musiał stać. Zobaczcie, jak to się prezentuje na tle skały. Piękna robota. Ten już mi tu piszcie, to znaczy, że chcę w drogę. Ale tu musiało coś wcześniej stać, bo tu widzę zarys wału ziemnego. Także w tym miejscu, gdzie idę, coś stało wcześniej. Chodź, bąbel.
informacja dla niedzielnych turystów. Jeżeli się wybieracie na tę górę, bo na tę górę się nie dostaniecie. Tam jest kopalnia czynna do dzisiaj, także wstęp jest zbroniony dla niepowołanych. Ale jeżeli się wybieracie na tę górę, tak potrenujcie na bieżni. Bo ja mało nie wyplułem płuca. Gdzieś według mapy tu są okopy. Aha, pies już chyba... Ała! Wcześniej znalazł. Dobra, mam. Tutaj jest okop, tu idzie, zawija się, idzie w tamtym kierunku. Zobaczymy. Oczywiście nie spodziewajcie się nie wiadomo czego. Bo po 70 paru latach z tych okopów niewiele zostało. Ale w terenie poznać okopy od razu. Są zygzakiem budowane. I w czole każdego zygzaku były robione stanowiska. Przeważnie czekałem. Proszę. Tu było stanowisko. Ten już tam trawę żre. Tam dalej też było stanowisko. To akurat wygrzebały dziki albo sarny. Bo wbrew pozorom sarny też potrafią zaorać trawnik. Nie tak jak dzik. Potocznie nazywany fadromą lasu. Ale to sarna. Bo to jest sierść z tyłka sarny. Tak. Chociaż, czyżby tu ją coś dopadło? Właśnie wyskubana sierść. Tak, to sarnina jest. I gdybyście szukali jakichkolwiek dalszych piwnic na piwnicznej górze, to tam nic nie ma. Już sprawdziłem. Po prostu musiałem się troszkę odchamić od tego śniegu, bo cholera człowieka bierze. Hej, hej, polowanko było. To jest trafienie. To jest trafiejka. Tylko też jakiś kamikadze tu polował. Na dole są budynki. I strzelał centralnie w stronę budynków. Nie chce mi się dłubać, bo bym wam pokazał, że jest wbity ołów. I to bodajże breneka. Ale powiem wam tak, wiosna idzie. Dlatego, że drzewo już zaczyna nabierać soków do góry. Zobaczcie, jak ono jest poprute u góry. Nie, to nie będzie widać. Dureń jakiś tam z drogi musiał strzelać. Może zobaczył jakąś sarninę na łące i ją chciał przetrącić.
Ciekawe, czy ona nie dostała, że ta sierść tam jest. Ale krwi nie widać było, także raczej mu pokazała swój biały tyłek. O, i stąd będzie widać. To jest trasa z Kaczorowa na Wojcieszów. Tu niżej idą tory. A tu w tym miejscu tu jest jaskinia. Troszkę wyżej jest następna jaskinia, troszkę niżej kolejna jaskinia. Tylko mówię, to są jaskinie kresowe, także liny, kaski, latarki i paciorek. Bo niektóre to są szyby, prawie że pionowe. I bardzo uroczy kamieniołom. Aha! I tam też są dwie jaskinie. Może kiedyś, jak mi się będzie nudzić i będę miał z kim zostawić tego dzięcioła. Patrzcie na to. Zobaczcie, atak. Tak się czai Rottweiler. Do ataku. Jedno magiczne słowo. Płasko na ziemi, żeby go nie było widać.